obejrzenia serialu zaprasza producent piwa Tyskie. Cześć! Jak on to robi, że te laski na niego tak lecą? Proste numery ma. Słucham? Co? Co? No, proste mówię, to jest. To trzeba po prostu wiedzieć, czego pragnie kobieta. O czego pragnie kobieta? Kobieta pragnie, żeby mężczyzna wiedział, czego ona pragnie. I to jeszcze, żeby wiedział, zanim ona tego zapragnie. Tego pragną. No dobrze, no to pokaż, co potrafisz. Dzień dobry. Stuwa. Stoi. A się zdziwisz. Dzień dobry. Dzień dobry, szukam... Klimatycznego miejsca, z dobrym towarzystwem. Świetnie pani trafiła. Borys Nowakowski, jestem właścicielem. Może napije się pani drinka? Samotny marzyciel, to moja specjalność. A wie pan, jakby pan czytał w moich myślach, właśnie na to miałam dziś ochotę. Naprawdę? No. Za 30 sekund będę miał jej numer. A jak dasz 200, to się umówię z nią, powiedzmy, jutro na 16 plus minus godzinka. Wchodzisz? Watch it. Oh. Znowu pan czyta w moich myślach. Czytam. Tylko nie mogę wyczytać pani numeru telefonu. Albo chociażby imienia. Ja podtrzymam. Katarzyna Schmidt, Państwowa Inspekcja Handlowa. A więc, Borysie, sprawdzamy, czy w Twoim lokalu respektowane są przepisy dotyczące zakazu palenia papierosów. Proponuję mandat w wysokości 500 zł. Zapraszam jutro do mojego biura, sporządzimy protokół i porozmawiamy o przyszłości tego miejsca, powiedzmy o 16 plus minus godzinka. Czasem intuicja zawodzi. Dobra, tam bar sprzątaj. Co sprzątaj bara? 200 moje? Wygrałem chyba, nie? Mam jej numer? Wewnętrzny 15? Umówiony jestem? Na jutro? Na 16? Mniej więcej godzinka? Plus minus? 200. Manipulacja. Do obejrzenia serialu zaprasza producent piwa Tyskie.